Kasia, z tej strony Yeti! Elo, elo, widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa. Dawno się nie widzieliśmy, dokładnie nie widzieliśmy się dwa dni, ale już dzisiaj się widzimy, widzowie. Chcę was jeszcze tylko poinformować, wiem, że obiecałem, ale dzisiaj już serio obiecuję. Od teraz na drugim kanale będą codziennie pojawiać się odcinki z Minecrafta. Dobra, może czasami nie codziennie, ale postaram się, żeby były codziennie. Bo czasami po prostu to nie jest zależne ode mnie. Dobra, żartuję, to jest zależne ode mnie. Widzowie, wbijajcie! O nie, czekajcie, bo ja tutaj tak wchodzę, a nie wiem, czy bzyka tutaj nie ma. Widzowie, dzisiaj jest dzień pełen energii, dlatego wy też musicie mieć pełną energię, żeby zostawić teraz lajka w górę, znaczy łapkę w górę, nie lajka, i subskrypcję, bo ja widziałem, że dużo osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje tego kanału, dlatego musicie zostawić suba, bo na 100k będzie fajna niespodzianka, a mianowicie nuta, ale to już wiecie. Nieważne, widzowie. Co tutaj, po co tutaj przyszliśmy, widzowie? Przyszliśmy tutaj po to, ponieważ ja potrzebuję miotku, bo ja już po prostu dostaję jakiegoś... Co się... Czemu... Co jest, widzowie? Czemu tutaj... Co jest? Ha! Co tu się stało? Co? Dlaczego tak? Gdzie jest tajny magazyn bzyka? Nie wiem, widzowie, nieważne, w każdym bądź razie my musimy się tym zająć. Dlaczego? Pamiętacie? Tutaj było, tu była kryjówka taka, o co, dlaczego jej nie ma? Dobra, nieważne, ja sobie pogadam z bzykiem potem, bo to mnie po prostu zdenerwowało, ja potrzebuję miotku. Widzowie, powiem wam szczerze, od dwóch dni nie brałem miotku, a jestem od niego uzależniony i to wszystko przez Steve'a. Idę teraz do niego, muszę w ogóle z nim porozmawiać na temat tego, czy bzyku przypadkiem nie podejrzewa, że... to my rozwaliliśmy tą jego chatę, ale chyba nie, bo nie kontaktował się ze mną, zresztą wczoraj nagraliśmy odcinek, nie, to było przedwczoraj, i nie miał do mnie żadnej spiny. Ej, właśnie, przecież ja mam do niego spinę, czemu ja w ogóle z nim nagrywam? Nie wiem, widzowie, nieważne, w każdym bądź razie idziemy teraz do Steve'a i musimy z nim poważnie porozmawiać. Spalionka, co ty tu robisz? No, co ty robisz tutaj? Wchodzisz do mojego domu, co to ma być? Bo chciałem się sko... O, odejdź! Odejdź! Raz, dwa, trzy, cztery! Nie, to dawaj to! Ale ty i tak tego nie pijesz, ja jestem uzależniony! Co? Jak on uzależniony? Jestem uzależniony, daj mi spokój! Ała! Zostaw! Patrz, piję to! Widzisz? Piję! Napij się też, może będzie ci lepiej! Nie pomóż to! Co? Ała! No, przepraszam, dobra, nieważne, nie będę tego teraz pił. Gdzie jest Steve? Muszę z nim porozmawiać! Nie ma go! Ja muszę z tobą porozmawiać! O czym? No, wszystkim. A tak w ogóle, ostatnio jak tu byłem ze Steve'em, to rozwaliła wam się chata, ale naprawiłem to dzisiaj w sumie. No właśnie, widziałam. Troszkę minęło. Ja? Najlepsze jest to, że chyba minął tydzień od tego. No ale naprawiłem ja to, nie? Ja naprawiłem z tą dziewczyną. Ale ja już to naprawiłem. No dobra, nieważne. Słuchaj, palionka. Dobra, to jak cię... O, papuszka. Ja... W ogóle... Ej, co ty robisz? Czemu ty chcesz się utopić? No wody ją trzeba wrzucić. A, żeby się umyła. W sumie dosyć to jest logiczne. No palionka, czekaj. O, ale nie da się, ona chyba nie lubi wody. Dobra, nieważne, w każdym bądź razie palionka, jak nie ma Steve'a, to porozmawiam z tobą. O, ten miodek dobrze działa na mnie. Jak co ty robisz? Za dużo to wypiłeś. Gdzie jest papuga? Nie! Pepe pan dziobak! Dobra, to jest miło dziobak. Słuchaj, palionka, pogadajmy w końcu. Jest sprawa... Ała, dobra, palionka, teraz będę mówił normalnym głosem. No? Słuchaj, dlaczego sprzedałaś dom bzykowi? Dobra, a to dlaczego ostatnim razem wbiłaś tam jak do siebie, położyłaś TNT i w ogóle jakiś netherrack zaczęłaś kłaść i wszystko? I nie powiedz mi, że to nie ty, bo mam to na nagraniu. Dobra, to jestem ja, bo mi się to po prostu nie podoba. Ja mam dosyć tego pszczółki. Ja jednak zmieniłam zdanie i ja chcę z powrotem mój dom. Serio? To możemy z nim w sumie o tym porozmawiać. Możemy z nim o tym porozmawiać. Nie, ja z nim nie będę rozmawiała. To co, ty chcesz po prostu sobie wziąć tą chatę? Ej, ale mogę ci w tym pomóc, bo bzyku ostatnim razem, rozumiesz co on robił? Zniszczył mi chatę, więc postanowiłem, że ja zamienię jego chatę na lodową, znaczy w sumie twoją, na lodową i śnieżną. No i on się wkurzył, ale on dalej nie wie, że to ja, więc w sumie beka z niego, no. Ale spokojnie, nie martw się, plan jest dobry, bo... Palion, jak słyszałam, wyrzucił go już z tego domku, czy coś. Jak wyrzucił? No naprawdę, taką plotkę słyszałam. Co?
Ej, muszę z nim o tym pogadać. Ale w sumie na razie to ja nie chcę z nim gadać, bo dalej jestem na niego zły. Dobra, w każdym bądź razie, przyszedłem tutaj szczerze, bo potrzebuję miodku. Daj mi miodek. Gdzie masz miodek? Nie mam. Gdzie jest miodek? Palionka, gdzie jest miodek? Daj mi miodek! Chcę miodku! Skrzynka! Co tu? Co to jest? Prezent dla palionki od bzyka? Że co? Co to jest? Gdzie ty jesteś? No na górze, ale co to jest za prezent jakiś dziwny? Pokaż. A co to w ogóle? Pacjent palionka. Prezent od palionki od bzyka. Dla palionki od bzyka. On mi jakiś prezent tutaj próbuje dać, ale ja się nie przekupię na to, ja... No właśnie, on chyba chciał cię przekupić, palionka. No właśnie nie wiem. No dobra, no nie wiem. I co, ty się na to zgadzasz? Przekupstwo jest w ogóle karalne. Dobra, palionka, proszę cię, daj mi miodek, bo ja oszaleję, naprawdę chcę miodek. A co dostanę w zamian? Figę z makiem jedynie możesz dostać. No nic! Dobra, dobra, no pogadam z nim, na temat... Nie, nie będę z nim gadał, ale no nie wiem, ogarniemy, pomożemy ci odzyskać chatę. Ale palion chyba nie chce, żebyś tam mieszkała, bo go zdradziłaś. A nie wiem, ale dobra, to jak mi pomożesz rozwalić tego bzyka, to ci dam miodek. Patrz, co mam. Jak ty chcesz, ale dobra, to teraz porozmawiajmy. Usiądź ładnie. Porozmawiajmy, co zrobić, żeby go rozwalić. No, więc tak, trzeba go... Wyrzucić się na pewno z domu, a jak nie, chociaż on już jest wyrzucony podobno, tak słyszałam, to może wyrzucić, zniszczyć mu dom jakiś, on ma dużo domów tam chyba, nie? No ma dużo, ale niszczenie domków jest już passé, powinniśmy wymyśleć coś lepszego, bo... Racja, co to jest za szyba rozwalona, ty? Co? Nie, normalna szyba. Dobra, palionka, daj mi ten miodek i ja spadam, ała. Dobra, masz z nim pogadać. A jeden? No mam tylko jeden. No proszę, no dobra, dobra. Się jeden, a co, chciałbyś więcej? Dobra, jak idę, daj mi spokój. Jezus Maria. No i żebyś wiedziała, że pójdę, Boże, Jezus Maria. Widzowie, wypiłem ten miodek, ale to jest jakaś po prostu istna masakra. Nie, w każdym bądź razie, czekajcie, biedna ta papuga. O, patrzcie, pomagam papuszce. Dobra, ej, chyba już może oddechę. Dobra, ja spadam, widzowie, idę. Tu. Idziemy teraz, widzowie, do mojej starej... Ej! Co? Nad tobą! Co ty tu robisz? Dobra, co robisz w domku palionki? Byłem nie, chodź, musimy sobie pogadać. Ale my nie mamy o czym gadać, Bzykson. Nie, mamy o czym gadać, bo powiem ci szczerze, ja jestem mega zły. Ja jestem mega zły na ciebie. No, na pewno. Pewnie na pewno. Chodź. Ale co, chodź, środek palionowa. Nie, ja żebyś wiedział, że sobie pójdę. I w ogóle co robi choinka na środku palionowa, jak już dawno po świętach? Mamy styczeń. Ja chcę ci powiedzieć, że to nie ja tą choinkę budowałem, tylko ty ją budowałeś, no więc tak, ja nie wiem. No tak, ale ty mógłbyś ją zniszczyć. Ej, w sumie pomagałeś mi. Dobra, czego ode mnie chcesz? Albo ty nie, zanim zaczniesz do mnie mówić, daj mi miodek. Nie mam miodku. No, to gdzie masz? Żartuję, mam miodek, ale ci go nie dam. A ja mam jedno pytanie, bo tutaj byłem w twojej chacie, bo cię szukałem pewnie i tutaj mieliśmy fajne przejście. Co się z nim stało? Jakie przejście? No, mieliśmy tam, wiesz, tutaj tajną bazę, taką zrobiliśmy. Może musisz zniszczyć dwa dirta. Co? Ty to tak zrobiłeś? No. O lol, zapomniałem. Ale słuchaj, skoro budowałeś tą bazę i nie wiedziałeś, że to jest tajna baza, to oznacza, że to jest dobre ukrycie. Ej, zapomniałem o tym, że coś takiego Ej, to dobre, to było dobre ukrycie. Ej, serio, to akurat było... Ale cię zmiażdżyło. Ale dobra, nie będę się śmiał, bo ja teraz chcę płakać. Ja chcę płakać, bo słuchaj, palion mnie, słuchaj, z tego domku, że tak powiem, wyprosił, wiesz o tym? Ja muszę się pogodzić jak z palionką. Jak ty cię wyprosił, dobra, skoro nie, to dobra, kupiłeś? Ja ci dam, dobra, ty się śmiejesz jeszcze, dobra. No śmieję się, bo kupiłeś dom i zostałeś z niego wyrzucony, no to nieźle, nie? Słuchaj, to nie tak jak ty myślisz. Po pierwsze, ja... Palion mnie wyrzucił dlatego, bo tu się za dużo działo rzeczy. Dobra, Bzyku, nie obchodzi mnie to, że cię wyrzucił. Nie, teraz... Nie, mam pół serca, nie bij. Mam to dobra, mam to w dół. Mam to w dół. Mam to w dół, wiesz dlaczego? Bo zniszczyłeś mi chatę. Wiem, że ty mi ją zniszczyłeś, ty podły Bzyksonie, rozumiesz? Wiem, że zniszczyłeś mi chatę. Wiem, że zniszczyłeś. I wiesz co? Ja tobie też zniszczyłem chatę. Słuchaj, po pierwsze... Co? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ja naprawdę, ja tej chaty nie zniszczyłem. Wiem, że zniszczyłeś. Okej, okay, no dobra, a to powiedz mi, dlaczego miałbym ją zniszczyć? Mam dowody, patrz. Nawet ich nie usunąłem.
Co dobra, tu dobra, robi miodek? Wszystkie ślady miodku i prowadziły do twojej chaty, ja w której znajdowało się TNT, rozumiesz? Dobra, dobra, ale Yeti, powiedz mi, stary, po co ja miałbym ci niszczyć twoją chatę? No, to jest bardzo dobre pytanie. Po co to zrobiłeś? Słuchaj, ja ci powiem tyle. Mi się wydaje, że ja tego nie zniszczyłem. To ty chyba jesteś jak księg, to po miodku jeszcze bardziej odwala niż Steve'owi, nie? O, nie. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, może tyle natykujesz, no. Ja cię kręcę. Wiesz co, to ja mam pomysł idealny. To w takim razie, skoro ja to zniszczyłem, to ja ci tą piękną willę, stary, odbuduję. Co ty na to? Tak, odbudujesz mi to? No, tylko potrzebuję śniegu, nie? A na razie nie mam. Masz. Naprawdę? Naprawdę, co robię? No czekam, ma być 1:1 tak jak było. Kurde. Nie 1:1, ale... A, szkoda gadać. Nie, szkoda gadać, tylko masz to odbudować. Nie wiem, dobra, Bzyku, dobra, no odbudowuję, ale... skoro odbudowujesz to, to masz jednak na sumieniu to, że jednak, wiesz... Dobra, tak w ogóle to chyba wiem, czemu zostałeś wyrzucony. Palionka chce się tam znowu wprowadzić, ona chyba gadała z Palionem. Co? No, no ja wiedziałem, że to jest sprawka Palionki. No, ale powinni ci zwrócić kasę, chociaż nie, mam w dupie to, bo wiesz co... Nie mów tak brzydko! I powiem, przepraszam, że tak powiedziałem, ale po prostu mnie zdenerwowałeś, no. No, miałeś to odbudować! No odbudowałem ile mogę, nie mam już więcej śniegu! Jezus Maria, dobra, nieważne. A o czym ty chciałeś tak ze mną porozmawiać? Słuchaj, chciałem z tobą porozmawiać, bo po prostu nie wiem, co ty robiłeś w tym domku Palionki. Mnie to trochę niepokoi, że tak tam idziesz. Dobra, powiedz szczerze, spiskowałeś co? Chcesz mnie wyrzucić z mojego domu kolejnego, czy coś? Może. Tak? No dobra, czyli chcesz mnie wyrzucić znowu, skoro nie powiedziałeś nie od razu. Aha! Dobra, czyli spiskujecie razem z Palionką, żeby mnie wywalić. No to nie świetnie. Nie mamy o czym rozmawiać, wiesz, spada. O, nie, Yeti, chodź tu, wracaj. A my ze Steve'em sobie jeszcze porozmawiamy. Chodź tu. Pilnuj lepiej swojego magazynu! No widzowie, niech lepiej pilnuje swojego magazynu, bo kto wie, kto kiedyś mu coś tam może w nim zrobić. Dlatego widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Konfrontacja przebiegła pomyślnie, ale dalej z nim nie będę gadać. On coś knuje, widzowie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!